społeczeństwu jest bardzo ciężko, to humoryści są jak najbardziej potrzebni. Tylko żeby byli weseli, żeby byli pogodni, żeby nie tylko szpile wsadzali we wszystko, ale żeby się bawili, cieszyli i żeby się cieszyli tym, że dzieci rosną, że kraj się bogaci i że ludzie na pewno będą coraz szczęśliwsi. Bardzo jestem szczęśliwa, że dostałam odznaczenie Warszawy, że zresztą byłam zaraz po Ćwikińskiej drugą najpopularniejszą warszawianką gdzieś tam w 50-tych, 60-tych lat. 3 lata temu też znowu byłam. Najlepszy dowód, że jestem zawsze z wami. Chciałam bardzo podziękować panu Zbyszkowi Korboleskiemu, który przyszedł na nasze prośby do teatru wtedy, kiedy nastąpiła wielka przemiana w naszym kraju i najcięższy okres w naszym teatrze, dlatego że po prostu nie było pieniędzy. Proszę państwa, co tam dużo gadać? Razem z panią dyrektor stwierdzamy, dlatego ja uważałam, że jest to moment, zrozumiałam, że jest to ostatnie przedstawienie teatru Revue par excellence, która wymaga wielkich pieniędzy, a tych pieniędzy po prostu nie ma. Zbyszek biegał, chodził tego, aż dostał zawału serca i oczywiście przestał biegać. Tak. No i tak to się zdarzyło. Tak to było. Ale za to wszystko mu dziękuję, za jego teksty, za Marka Grońskiego, tak samo, któremu dziękuję serdecznie, bo pan prezydent powiedział, że ja dostrzegam. Ja tylko wypowiadam to, co oni dostrzegają. Oczywiście jak oni tam troszkę ostrzej, to ja troszkę śmieszniej i żeby to nie było takie ostre i takie spostrzegawcze, ale dodaję do tego swojego trochę humoru, mojej ściewości i myślę, że tak razem to spełniamy, tę właściwie powinność aktora tego typu, co ja, estradowego, który jest na co dzień ze społeczeństwem i chce przeżywać wszystko. I dobre chwile, i złe chwile. Ale w tych złych, żeby humoru nie tracić i dlatego powiedziałam, że powinnam otrzymać nagrodę Humoris Causa, bo humor w Warszawie jest najważniejszy, kochanie. I dlatego ja będę się go trzymać do samego końca. Właściwie w moim życiu nic nie zdarzyło. Ja nawet myślę, że na pogrzebie będzie coś wesołego. Dlatego, że proszę, nawet niedawno miałam operację oka, pielęgniarka tam się kręci koło mnie, ja patrzę, takie mam plamki na ręku. Mówię, kotku, czy byście mi dawał jakieś zastrzyki, że może wątroba mi się poruszyła, czy... A ona te oczki na mnie błękitne wyczyszczała. Mówi, nie, pani Hanusiu, wszystko jest tak, jak było, tylko pani teraz lepiej widzi. Pytali mnie państwo, przyszli tam na wywiady, czego państwo sobie, pani sobie życzy na przyszłe. Ja mnie życzę sobie tak, żeby to jak Mesalka miała pogrzeb, kolega wyszedł na ten pogrzeb i powiedział, Lucynka, zawsze byłaś kasowa, dzisiaj też masz komplet, śpij spokojnie. Tak by było najlepiej. Żeby nie podziękować temu gmachowi, który wytrzymał te moje wszystkie krzyki, te moje wszystkie śpiewy, te moje rozmaite bieganie. Proszę państwa, tu jest dwie deski, które jest wydeptane przez moje obcasy. Pan Kielman nie wierzył, że buty można schodzić na scenie. A to tak naprawdę. Więc proszę państwa, nie mogę nie podziękować kolegom, koleżankom, którzy byli, odeszli, a ci to są. Jest właściwie cudowna atmosfera. Zawsze się kochaliśmy, zawsze było klawo, a już nie mówię o tym, co było tu na początku, jak tutaj się tam na dole siedzieliśmy. Ho, a teraz znowu są schody już niestety, po których nie bardzo mogę chodzić. Chciałam jeszcze podziękować telewizji, wszystkim dziennikarzom. Kochane dzieci, jesteście tak nadzwyczajni dla mnie, naprawdę, że ja muszę powiedzieć, że nie ma chyba w żadnym kraju tak popularnej i tak serdecznej właściwie prasy i tak nadzwyczajnych dziennikarzy. Jestem wam za wszystko serdecznie wdzięczna. Nigdy was nie prosiłam, sami przychodziliście, byliście tak kochani, że całuję was serdecznie. To nie są żarty. Na świecie wszystko to jest pokrywane pieniędzmi, a u nas to naprawdę jest wszystko serdeczność i miłość. Za to wszystko wam i kochana publiczności, wam, że zawsze byliście przy mnie, tutaj zawsze tłumnie się bawiliśmy, wychodziliśmy na całe miasto, zawsze byliśmy popularni, co tam dużo gadać. Dawniej się mówiło zawsze, Warszawa to syrena, syrena to między innymi Bielicka, to wszyscy ty aktorzy, którzy tutaj byli, stali, ale o tym sobie jeszcze kiedyś porozmawiamy, jak będę już na zawsze odchodziła. A teraz na razie całuję was, zapraszam na przedstawienie. Bye bye!
ja jestem wrażliwa, delikatna, małomówna. Ja mam tylko pecha do ludzi, kochanie, no naprawdę. No, no posłuchajcie, no niedawno mi się zdarzyło taka jedna wypadek, to posłuchajcie, będziecie świadkami, czyja była wina. Pojechaliśmy z moim starym obejrzeć Teatr Wielki, bo wszyscy mówią, odbudowany drugi raz, taki remont był, coś cudownego, ósmy cud świata. Dobra. Kupiła nam bilety spółdzielnia na autobus, kupiła nam na tę halkę, wysztafirowałem się elegantnie, jak my zawsze, i ze szwagrem Piekutoszczakiem jadziem. Przyjeżdżamy, wysiadamy z autobusu, kochani. Jeżeliście nie byli, to mówię wam, ósmy cud świata. Samych korytarzy, przedpokoju, bufetu, tam będzie chyba ze 3 kilometry bieżące. To jak żeśmy to krugom 3 razy obganiali, bo za cholerę tego miejsca nie możemy znaleźć, to ile razy mamy? Najmarniej 9, ale warto było. Te parkiety, trynki na ścianach, żyrandole, w samych korytarzach, luks torpeda, pałac kultury, wysiadka, tylko na miejsca, ani rusz nie możemy trafić. Łapię biednego staruszka biletera, bo tam przeważnie staruszki biletery. Panie, gdzie jest balkon 3. piętra? On ręce tylko rozkłada, mówi, szanowna pani, ja tyle wiem, co i pani. Sam się nie mogę pozbierać. Ja tu, Kutuniu, pracuję od pierwszego dnia odbudowy. A pani widziała tyle tych korytarzy, przedpokoi, bufetów? Wczoraj, Kutuniu, ledwo do domu trafiłem. No, to co było robić? My z moim starym same, jak ten kot w pęcherzy, do Grinady, do Grinady. 3 razy trafiliśmy do piwnic, 2 razy do męskiej obiekacji, 1 raz do damskiej, bo pod tym względem teatr też bardzo dobrze wyposażony. No, ale koniec końców trafiliśmy do tej głównej sali. I muszę państwu powiedzieć, że i tu odbudowa, primo voto. Na ścianach złoty rzucik, na suficie takie złote te... cholera, i wie co to jest, no. Pieczarki, czy może inne maślaki, bo pogrzyba głos, podobnie ślepinie się. Fotele to takie wygodne, że jakby się opera trafiła taka ciap, ciap, przydługa, to i przekiwać się można, jak się należy. Co jest bardzo ważne dla wycieczek z zagranicy, tylko że krzesła na dole mają poważny małkament. Rzędy są znaczone rzymskimi cyframi, jak w staroświeckim zegareczku. Ale w zegareczku mamy cyferek 12. Wszystkie znamy na pamięć. A dajmy na to, w tym teatrze się trafi rząd taki ten 19. No, no, no kto trafi? Kto trafi? No. No księża, aptekarze, doktorzy, jak cię mogę. Ale normalne ludzie mowy nie ma, no. Wsiadać będę sobie na kolano, prawda? No, owszem. Siadać będę sobie na kolanach, przyjemnie, bo przyjemnie, ale cholerę widać, nie? Bez tłumacza z łaciny to nie mają co grać w tej operze. Ale nie o tym chciałam powiedzieć. Zaczną oni grać tę halkę, zaczną oni śpiewać. To muszę wam powiedzieć, że 2 godziny rzewnymi łzami się zalewałam nad losem tej biednej pomocy domowej, tak matrymonialnie wykorzystanej na oczach całej publiki przez tego podłego panicza, kiedy w 3. akcie ta biedna halka z tym dzieciakiem u piersi pod te szumio jodły na gruszczycie chciała z tej dekoracji skakać do Wisły. Nie wytrzymałam! Zerwałam się na równe nogi i krzykłam głosem wzruszającym z tego balkonu 3. piętra na cały teatr. Nie bądź pani głupia! Dzieciaka do żłobka, a jego drania do sądu w Zakopanem! Niech alimenta płaci! A pan tutaj co? A pan co ma, proszę pana? Urlop ma. Nie, pytam, co pan tam ma? A pod pachą? No. Wannę. O. Nad morze jadę. Jak to nad morze z wanną? Nie, z orbisem. A, sam? Jaki sam, z rodziną. A liczna? Kto? No ta rodzina. A wie pani, że ja dokładnie nie wiem. Jak człowiek to? Teraz taki zaganiany, że na nic czasu nie starcza. Liczę, że ich teraz policzę w czasie urlopu. A, na plaży. Co na plaży? No na plaży ich pan policzy, jak się opalać będą. Na plaży nie wolno się opalać, dziura ozonowa. Tak? To co pan będzie robić na tej plaży? Kąpał się będę. W wannie. Panie, to nie lepiej w morzu? No, może i w morzu lepiej, ale w wannie zdrowiej i bezpieczniej. Mm. W morzu to już tylko pogrzebać można. A, tak w falach. W jakich falach? W jakich falach? W odpadkach. Jak to? Przecież morze to nasze bogactwo narodowe. To kopalnia surowców wtórnych, plastik, opakowania, drut, resztki jedzenia, paliwa płynne. Tylko wody coraz mniej, zwłaszcza czystej. Ej, no czysto to u nas można kupić w sklepie albo na stadionie od ruskich 10-lecia.
Kiedy u mnie ostatnio z gotówką nie najlepiej. To z czego pan naleje tej wody do tej walinki? Z buteleczki mineralna, czy słyszy pani bąbelki? Mi będzie nawet słychać. Wie? A napije się pani? Nie, nie, to wariat, jak Boga kocham. Panie, 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 co pan robi? Tu trzeba będzie sprzątać. Panie, co pan jedną tylko łyżeczkę wypija, resztę wylewa do wanny? Bo u nas tylko 1% wody nadaje się do picia. Ona dziś w Syrenie, wielkie świętowanie. Publiczność przybyła, żeby żegnać Hanie. Ja nie wierzę w Hani ze sceną rozstanie. Bielicka zostanie. Wysokiej Jury nie dowidzi? A jak nie dowidzi, to niech sobie okulary kupi, ani mi z Polonii wybiera. Postkomuna jedna, no. Przecież nie o mnie chodzi, tylko o moją córkę. Czy nie po to walczyłam o demokrację, pluralizm, kapitalizm, żeby teraz moje dziecko nie wyszło do finału, mi z Polonii nie zostało? Co z tego, że nieładna? Ale jaki ma charakter? O matkę dba, ugotować potrafi, a i do sprzątania się bierze, jak się na nią lepiej krzyknie. Że co? Że nogi ma słabe? O, po co jej dobre nogi? Czy na te wysokie, na wybory Miss Uniwersum piechotą nie pójdzie, samolotem poleci? No właśnie. Że co? Że piersi nie ma? Ale się spodziewa! Mości los. Panowie jurorzy, piersi do piersi. A w domu sobie pooglądać u żony erotomany niewyżyte. Oczywiście, piersi im się oglądać zachciało u nieletnich. Nie wstyd wam, pediatry jedne. W dodatku, kto powiedział, że kobieta bez piersi nie może wyjść do finału? Ja sama widziałam w telewizorze, jak ta babka bez w Atlancie. Babka bez piersi weszła do finału. I co wysokiej jury powie? Złoty medal dostała. Proszę, w skoku zwyż. Co? No co to znaczy? A co znaczy, tu się nie skacze? Jak się nie skacze, to niech wysokiej jury nie podskakuje i dziecka mi nie krzywdzi. Bo ja nie po to córkę rodziłam, że spod tej sali to i o to nie odjechać. O. Kołnierzem, kapelusz nasunięty na twarz, czarne okulary, czarne wąsiki, w sztucznym zębie albo trucizna, albo kastacja nadawcza, no, to było coś? No był taki okres, że zrzucany hurtem razem ze Stonką. Była taka znana, ale taka afera właściwie o takim agencie CIA, który wylądował w tajdze sybirskiej, zauważył go babuleńka, która zbierała tam chrust do tej elektrowni atomowej w Czarnobylu. Okropnie się zdziwiła, mówił, jej, dzień dobry chłopcie, co słychać w Harlemie? Na to wyszkolony agent pada, w jakim Harlemie? Ja jestem tutejszy. Na to babulinka się dopiero zdziwiła, ojej, jakie to dziwne, ja 90 lat przeżyła i nigdy tutaj nie gra, albo Muzina u nas nie widziała. No, okazuje się, że wtedy szpieg był rzadkością, a teraz, zwłaszcza u nas co się dzieje, to jak Boga kamień nie rozumiem. Włączę telewizor, otworzę radio, wezmę do ręki gazetę, szpieg na szpiegu siedzi, szpiegiem pogania. No tak, do tego doszło zdaniem niektórych, że premier szpiegował własny rząd. No ludzie, to się w głowie nie mieści. No, też nic dziwnego, że wszyscy wpadliśmy w szpiegomanię. Ja też, proszę państwa, jestem w kuchni, lepiej łóżka do barszczu. No powiedzmy, że czerwonego. I rozglądając się, szepczę cichutko, moja ty spółdzielnia łóżko, moja ty spółdzielnia łóżko. Do oka na rosole robię oko, a nuż to oko Moskwy? I dreszcz mnie chodzi po plecach, na siatkę z zakupami też patrzę podejrzliwym okiem. A nuż to jaka siatka szpiegowska? U nas na wsiach ludzie śpiewają. Jadu goście, jadu, kole mego sadu. Jeden gość z KGB, a drugi z Mosadu. No, tak u nas jest. Tak.
tutaj robi? Mieszkania pilnuję, majątek zabezpiecza. A kto pan jest? Bliski sąsiad jestem. Ale gadka, sąsiad. Ja sąsiadów wszystkich znam. Pan jesteś złodziej. Złodziej, policja! Policja, ratunku, napa! Co to za hałasy? Sąsiadów chcą państwo pobudzić? Nie wstyd wam po nocy policję wzywać? To ona wzywała. Tylko nie ona. Dla ciebie jestem pani, złodziejaszku jeden. Trochę kultury ty, marginesie w recydywę szarpany. No tak, nie dość, że się złamał, to jeszcze dotykania się zabiera. Broń! Państwo posiadają? Jakbym broń posiadała, to bym go dawno zastrzeliła. O! A sam pan słyszy, panie władzo, zamiar zbrodni ci miała. Usiłowała mnie zastrzelić. Proszę o spokój, ręce na ścianę. No skąd ja panu wezmę ścianę? To atrapa. Na ścianę dotacji zabrakło. Nie narzekać, ręce do góry, przeszukania osobistego dokonam. To niech pan Waduchna uważa, bo ja mam łaskotki. A ja brata w więziennictwie. Pracuje? Nie, siedzi. Naturalnie. Od dawna? Pół roku. Ale wyjdzie za kaucią, właśnie na nią zbiera. Tak, zbierał. Dwie walizki zbierał w moim mieszkaniu. Bezczelny bandyta. To sam pasożyt społeczny. To pani mieszkanie? No pewnie, że moje. Dowód osobisty pani posiada? Posiadałam, tylko jak wysiadłam z wagonu, to mi ukradziono torebkę i ze wszystkim. Okulary, papiery, dokumenty, wsio. To jak pani tu weszła? Masz się los, jak weszłam. Drzwiami były otwarte i zastałam tego łobuza włamywacza. A, to pan się włama. Się nie włamałem, normalnie wszedłem. Drzwiami, kluczami otworzyłem. A skąd pan miał te klucze? Od pani na dworcu przejąłem. Jako spec-behafianka dorabiam sobie do emeryturki. A co? Bo kto myślał, że jak tamten reżim się skończył, to bezpieczeństwo się skończyło? Ha! Dopiero teraz rozkwitło. Mamy 200 tysięcy samych ochroniarzy. Po dwóch na jednego policjanta. Można powiedzieć, oazja bezpieczeństwa. Także nic dziwnego, że wszystkie zjazdy międzynarodowe policyjne u nas się odbywają. Siedzą w Legionowie pod Warszawą i naradzają się, jak zapobiec tym wszystkim przestępstwom. A tymczasem w Warszawie, w hotelu Victoria, wszystkie mafiozy z całego świata się zjeżdżają i też się naradzają, jak rozszerzyć te swoje biznesy. I też się czują bezpieczni. Wiedzą, że takim jak oni, u nas włos głowy nie spadnie. No więc z bezpieczeństwem klawo, jak widzicie. Z higieną też się poprawiło, zwłaszcza z praniem. No, cały telewizor zasypany proszkami. Od rana do wieczora się sypie. Od Sienkiewicza, ojciec Pracz, aż do Żeromskiego. Ponad się nie, to bielszym się stanę. Mówi przejście radło, w nowym proszku prane, la, la. Nie było takiej reklamy? To będzie, ale honorarium dla mnie za pomysł, tak. No więc higieno, też się powrywa z pracą też. No, z pracą jest klawo. Jak robotna rodzina u nas, to ojciec pracuje na czarno, matka handluje na lewo, syn opędzlowuje z zachodu na wschód samochody z przebitymi numerami. Jeszcze jak dobrze poleci, wszystko trzech dorabiają sobie zasiłkami dla bezrobotnych. Aha, Baśka pracuje, bo jak usłyszeli te konsultacje od górno, żeby sprawy wziąć w swoje ręce, to wzięli. Jeszcze nigdy tak u nas w łapę nie brali jak teraz. Ja byłam młoda behapianka, to pamiętam, państwo dbało o nasze zdrowie. Wylepiałam sama takie afisze. Taki był spawacz w czarnych okularach i napis był przez cały afisz. Obywatelu, szanuj oczy, potrzebne do wykonania planu 3-letniego, 10-letniego. A dzisiaj, czy kto wylepi takie afisze? Obywatelu, szanuj uszy, nie słuchaj przemówień sejmowych. A to gadają, co im ślinę na język przyniesie. Tyle głupot, co im czasem podczas jednego posiedzenia nagadają, to ja w ciągu całego życia nie powiedziałam, a mało nie mówię, prawda? To też sąsiadki przed tymi wyborami to mówili, pani Dziuniu, pani by tam poszła, tego sobie. Może nie będzie lepiej, ale cholera, może trochę weselej, cholera. No ale co, targować się, walczyć o te podwyżki diet poselskich, to mi się wstydziła. Nie, lepiej tutaj w tej szarej strefie pilnować czystych rąk. Moje miasto Warszawa, takie zdolne do tańca i do różańca, do wypitki i do wybitki, do pracy i do pałacy. Tylko w historii jakoś szczęścia nie ma. Zawsze mu tak ktoś nabradziarzy, że potem trudno się pozbierać. Ale jakoś w końcu wszystkim
dawaliśmy radę. Ale bo z Polakiem to jest tak jak ze sprężyną. Im go bardziej tak, to on bardziej tak. To już mamy we krwi. O, cały świat nas podziwia. Mówi, że jesteśmy chyba najbardziej dumnym narodem. I rzeczywiście, każdego z nas ta duma aż rozpiera. Nic tylko duma, duma i nic tylko duma, duma. Gdzie by tu co wykombinować, żeby sobie jakoś to życie ułatwić? Tak, tacy też jesteśmy. Ale drodzy państwo, czy jest na świecie społeczeństwo, które mogłoby nam dorównać? Przecież na przestrzeni całej naszej historii zawsze mieliśmy bogatą przeszłość, świetlaną przyszłość. I tylko stąd teraźniejszością jest jakoś nie klawo. Bo jak mówi staropolskie przysłowie, nie ma tego złego, co by nam nie wyszło. Zostaniesz na herbatce? Dziękuję. O, proszę cię bardzo. Ach, cieszę się, że jestem w domu. Dla kobiety nie ma jak dom. Ja zawsze to powtarzać będę. Zawołajcie Zbyszka. Zbyszko wyszedł. Wyszedł? Ale pewnie zaraz wróci. No. A mówiła ciocia, że się poprawił. A, bo tak jest. Przekonał się, że nie ma jak dom i rodzina. Musiało mu coś wypaść. Wcale nie. Mówił, że zbrzydł mu już ten dom i ta rodzina. Nie, tak mówił? Tak, przed chwilą. Zresztą nie mówił tak wyraźnie. Co mu tam zbrzydło, nie wiem. Dajże poszedł. Znów się będzie lumpował. Pilnuj swego nosa. A z tym chłopcem to już nie wiem, co mam zrobić. No mówię ci, no już tak mu dogadzam, żeby go tylko w domu przytrzymać. Proszę cioci, może właśnie to dogadzanie osiąga przeciwny cel. Co ty za do cioci robisz, miny jakieś? Do mnie nie zdawało się, cioci. A co do tego koła rodzinnego? Och, co ty możesz o tym wiedzieć? Wiecznie gdzieś latasz i przyznam się, że nawet coś zaczynają o tobie mówić. Każdym mówią. Ale o tobie mówią to, co sama chcesz, żeby mówili. Na przykład? Na przykład, że jesteś kokietką. O. Tak, wywołujesz taką opinię. Dlaczego o mnie tego nikt nie powie? Mogłaby ciocia przy dziewczynkach nauk mi nie dawać. To są dzieci, to nie rozumieją. A potem nawet bardzo dobrze. Niech posłuchają. To będzie dla nich nauką. To będzie nauczką, gdzie możesz zaprowadzić lekkomyślność i chęć przypodobania się. Do prawdy. Dziwnie ciocia pojmuje gościnność. Chodź, siadaj. O, kochana, ja przede wszystkim pojmuję moralność. I te mam na względzie, czy tu w domu, czy... To znaczy, że moje życie jest niemoralne? Na zewnątrz, wiecznie cię widzą na ulicy. Moje sumienie jest czyste, nie boi się dnia białego. No, lepiej w biały dzień tu nie zaglądać. Dopatrzyć by się można niejednego. Zresztą niech mnie ciocia nie wyzywa. Ale proszę, prawdy. Proszę cię bardzo, proszę, mów. Ja mam wzgląd na dzieci. Na dzieci? Tak. Heśka, Bela, wynoście się, już, zabierajcie się. Tak, no, Felicja, ty też się zabieraj. Już, do widzenia. No, do siebie. Możesz zabrać wszystko. Proszę bardzo, jesteśmy same. Mów, co mi masz do powiedzenia. To prawda, że ciocia zasługuje na to, żeby się dowiedziała. I to cioci powiem, że jeżeli ciocia do mego domu zagląda, to powinna najpierw swój z brudów oczyścić. Nie, w moim domu nic brudnego się nie dzieje, a przynajmniej mój dom po ulicy nie jest głośny. O, będzie, jak się raz krzyczy w odpowiednim czasie. Cóż to za iluzje? Wytłumaczę to cioci, jak mnie ciocia na chrzcinie poprosi. Moja pani, niesmaczne żarty. Ja i Felicjan dawno te głupstwa wybiegły. Ja też nie mówię, że ciocia będzie matką. No właśnie. Ale babką. Babką? Zbyszko się o to postarał? Zbyszko! I Hanka! Jezus Maria, taki szkandal! Nie, kłamiesz! Chcesz mnie tylko zabić! Ja kłamię? Niech ciocia najlepiej sama Hankę zapyta. Tak, masz rację, Hanka! Jezus Maria! Ja nie chcę tego słyszeć, idzie do dziewczynek. A jak się ciocia że przekona, że nie skłamałam, to mnie ciocia przeprosi. Jutro rano, moja pani! Hanka! Teraz z nami jest syrenie, łatwo
szanowna jubilatka, nowy ma co rok kapelusz. 55 kapeluszy pani Hani, umie bawić w nich i wzruszyć, nie znudzi za nic. 55 kapeluszy, okrągła liczba to, ale dla nas za mało, my prosimy o 100. 55 kapeluszy pani Hani, umie bawić w nich i wzruszyć, nie znudzi za nic. 55 kapeluszy, okrągła liczba to, ale dla nas za mało, za mało, za mało, za mało, za mało. Latka naszej niepodległej. Jak to się potocznie mówi, niemy świadek wydarzeń. Więc taki niemy, to nie był ten świadek, jak państwo wiecie, ale mogę śmiało powiedzieć, że towarzyszyłam naszej historii od pierwszej brygady do pierwszego korpusu. Od BBWR-u do PZPR-u i znowu do BBWR-u. A? Tak ci się udało. W międzyczasie usiadłyśmy do okrągłego stołu i tak się złożyło, drodzy moi, że po dwóch etapach reform, które nam wtedy nie wyszły, gołe, bez reform usiadłyśmy do stołu. I jak się czasy zmieniły, dawniej bez reform szło się do łóżka, a teraz do stołu choroba. A, żeby to nasze ciotki widziały, ale na szczęście ten okrągły stół nam się fortuną potoczył, znaczy miał się kołem fortuny toczyć i koło nam się w telewizji co tydzień toczy, ale fortuny nie widać. Czyli szczęście było, problemy zostały. Na szczęście dla problemów jesteśmy przyzwyczajeni. Problemy mieliśmy zawsze. Od marszałka Piłsudskiego do marszałka Oleksego. Prawda? Oj, losie, losie, losie okrutny, chyba nie miałeś litości, żeś pelcowiznę z ulicą wspólną połączył mostem miłości. Józef Kowalik był listonoszem, gdy wręczał przekaz Wiktorii. Się w niej zakochał, nie myśląc o tym, do jakich dojdzie historii. Co dzień to później wracał do domu, herbaty wypijał kubek i zaraz leciał, a piać na wspólne do tej Wiktorii, do dzióbek. Żonie tłumaczył, że ma robotę, że mu się rewir powiększa. I tak się ciągnął romans okrutny, miłość od ognia goręcza. Bez ciebie jestem tak smutny, jak kontur w deszczu. Bez ciebie jestem wyzuty z ochoty całej na świat. Bez ciebie jestem nieładny, bez żadnej szansy u pań. Bez ciebie jestem bezradny, jak piesek, co wypadł z sań. Bez ciebie jestem za krótki na długą drogę przez świat. Bez ciebie jestem malutki i wytłuc może mnie grat. Bez ciebie jestem tak nudny, jak festiwale na pieśń. Bez ciebie jestem tak trudny, że trudno siebie mi znieść. Bez ciebie jestem niepełny, jak czegoś ćwierć albo pół. Bez ciebie jestem zupełny, homont, lachudra i wół. Dlatego Mieszko pierwszy złączył w jedno ród piastowski? I czy po to krówarnyńczyk aż w Bułgarii znalazł grób? Po prostu skakał do Estery książę Józef Poniatowski, kościotulski jazdy zwijał i Kościuszko składał ślub? I czy po to żył Zawisza i Dwernicki był na przedzie? Jan Sobieski szedł pod Wiedy, a Czarniecki gnał za mórz? I czy po to Wojciech Bartosz ginął z czapką na lawecie? I czy po tośmy tę wolność wywalczyli wreszcie? Już żeby taka malinowska, takie zero, taka szmata? Taki tłuk, że na widok każdy pies zaczyna wyjść, żeby takie stare pudło, taka flądra zowata miała prawo mi wymyślać i publicznym słowem żyć?
że mi śmieci po drzwi sypie, że o psa jest co dzień draka, ze skrzynki listy kradnie, to najmniejsze akurat. Ale żeby mnie przy ludziach nazwać takim słowem na K, tośmy po to się zmagali tyle lat? I o co tej małpie poszło? O co ta historia cała? No jest słowo śmiechu warte, jakby to posłuchał kto, że mi ja, moi mili, niby męża jej zabrała. Ładnych czasów to jeszcze nie dożyliśmy, nie ma co. A zaczęło się od tego, że w ubiegły poniedziałek, kiedym rano do łazienki nieubrana jeszcze szła, to zapukał Malinowski i pożyczyć chciał zapałek. Wszedł na chwilę i tak jakoś się pozostał do dziś dnia. Halo, 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 halo. No znowu ten telefon zepsuł, ja zwariuję naprawdę. Trzeci dzień bez telefonu. Krysia, idź na pocztę. Powiedz, że w tej chwili przysłano montę. Co to, Litka? Ciociu. A co się stało? Co ty płaczesz? Karol. Jaki Karol? Mój. Ach, Karol. Zapomniałam, no co? Zdradza mnie. Jezus, z dziewczyną z baru. A z jakiego baru najważniejsze? Europejskiego. To bardzo dobry bar, kategorii jest, nie? Ale jakiej kategorii jest ta dziewczyna? To domyślam się. I Karol z czymś takim. Czy ciocia wie, co ona ma na głowie? No, bardzo jestem zainteresowana. A w głowie? A w głowie to się domyślam. Tak. To jest, proszę cioci, taka zwykła barówka. Wie ciocia? No. Nie wiem, co ten Karol w niej widzi. No nie wiem, kochana, wiesz, mężczyźni takie dziwne stwory. Czasem wolą pierwsze lepsze dziewczyny z baru. Prawdzie tam pewnie te rozmaite rzeczy ma ładne, no to damy z towarzystwa. Ale nie martw się, po prostu rzuć facetę, będziesz miała spokój. Patrz, ja jestem sama, jaka jestem. Ale ciociu, ja go kocham. A, to nieszczęście. Żyć bez niego nie mogę. Jezus Maria. I właśnie dlatego przyszłam prosić cię, ciociu. A co takiego? Żebyś to ty porozmawiała z nim. I przemówiła mu do sumienia. Ja? On ciebie na pewno posłucha. Ale kochanie, przecież ja go na oczy nie widziałam. No to co? No to w kawiarni się nie mogą mówić, bo nie wiem jak wygląda. Na ulicy jak mi go pokażę, jak ja podejdę, jak ja po swojemu z nim porozmawiam, to się zrobi zbiegowisko, policja mnie zabierze, mogę ci tylko zaszkodzić. No to? Nie, ciociu. Co? Przyprowadzę go tu do ciebie, do domu. Do domu? A wiesz, jak się nie boi, niech przyjdzie. Ja mu powiem! Ja mu wygarnę! To ja potrafię! I załatwię go i od ciebie, od siebie, zobaczysz. Ale nie proszę cię. A co, dlaczego? Delikatnie z nim. On jest bardzo wrażliwy. Tak będzie miał ze mną dziecko. A to szalenie wrażliwy. Tak? No więc ciocia sama to... Nie, no rozumiem, naturalnie. Tak, więc przysyłaj go, ale zaraz, bo ja wychodzę na próbę. Ale delikatnie, no, proszę cię. Proszę cię, dobrze, delikatnie. Tak, jeżeli możesz, wpadnij na pocztę. Delikatnie. Dobrze, powiedz, żeby w tej chwili przysłali montera. Jak on dziś tego telefonu nie zreperuje, to jutro centrali nie będzie. Tego wrażliwego ciapuchnę, gdzie ja go tu posadzę? Jak podejdę, jak go przypalantuję, pach, pach! Ale nie, kazała rozmawiać, że wrażliwy, tak, delikatnie, dyskusyjnie. A to łobuz, zwyczajny łobuz. Tu ma ładną dziewczynę, tam lata do baru. No cholery można do... Mało, że wypije, to jeszcze się dowala. No to coś okropnego. To mężczyźni wszyscy tacy zaraz, ale po co ja na niego tak negaduję? A może to bardzo interesujący mężczyzna, bo Litka całkiem kobiecka, tamta w barze na pewno seksy. Może warto by było samej sobie dawne czasy przypomnieć? Popatrzeć w oczy, poflirtować. Idzie, pójdę się poprawić. I dla takiego bandyty tam się będę poprawiała. Proszę pana, proszę! Litka kazała rozmawiać, to będę rozmawiać. Nie mam najmniejszej ochoty, pan będzie uprzejmy. Dzień dobry. Dzień dobry, to pan? Tak, to ja. Jezus Maria, jaka ta miłość jest ślepa. Gdzie ona miała oczy?
ta dziewczyna. To oferma jak cholera, no. Jezus Maria, no ale trudno, no miłości ślepa kazała rozmawiać, to będę rozmawiać. Proszę bardzo, pan będzie uprzejmy. Nie, dziękuję. Niech pan łaskawie usiądzie, dobrze? Nie, ja nie mam czasu, zrobię swoje i pójdę. Siadać, siatrę! Gdzie ja trafiłem? Do baru europejskiego kategorii jest pan trafił. Co proszę? Siadać proszę! Dziewczynki z baru się panu zachciały. Nie! Jak to nie? Tak, proszę pani, ja chciałem. Nieważne czego pan chce, ważne czego ja chcę. A można wiedzieć co pani chce? Do mnie wkopała kretynka. Co ja teraz zrobię? No ale na to ja jestem aktorka, zaraz. Nie będę na niego patrzyła, tylko będę mówiła. Panie Karolu drogi. Kto proszę? Panie Karolu drogi, czy pan nie wie, czy pan sobie nie wyobraża, jak ona bardzo, jak strasznie pana kocha? Kto kocha? Ja kocha, ja chcę naprawić. Pan chce naprawić, pan to musi naprawić. Siedź pan spokojnie, bo ja pana zabiję. Ale przecież pani mi nie daje. Jak to ja nie daję? Ja pana na kolanach błagam, po rękach pana całuję. Panie Karolu drogi. 50 lat żyję na tym świecie, nie wiedziałem, że mam na imię Karol. Niech pan idzie do niej, niech pan ją przytuli do serca, o tak, niech pan ją... Niech pan powie, kocham cię najdroższa, to będzie cudowne, cudowne. Nie no, to jakaś wariatka, nie ma się co jej sprzeciwiać. Panie Karol. Nie, ja zrobię wszystko, co pani każe. Panie Karol, jeżeli pan to uczyni, co ja mówię, świat i ludzie będą pana błogosławić. Proszę panią, zrobię wszystko, co pani każe, tylko niech mnie pani wypuści. W przeciwnym razie zabiję pana jak psa. O, proszę pani, mnie tu przysyła centrala. Jak pan ją nazywa? Centralo? Taką uroczą dziewczynę? Pan wie, kto tak robi? Zwyczajna, nieskrowana świnia! To ma być mężczyzna, uwodziciel, taka glizda. O, przepraszam! Jakim prawem pani ze świni przemienia mnie w glizdę? Prawie słabe, uciśnione kobiety. Panie Karolu, drogi. O, znowu ją bierze. Panie, niech pan idzie do niej. Niech pan ma z nią to dziecko. Jakie dziecko? Panie Karolu, rzucać taką dziewczynę dla pierwszej, lepszej barówki. Jakie znowu parówki? Parówki? Pan nie jest godzien całować śladów jej stóp. Jeżeli pan tego nie uczyni, co ja mówię, świat pana znienawidzi, będzie pan cierpiał męki. Proszę panie, ja już cierpię męki. Ktoś dzwoni. Przepraszam pana bardzo. Kiedy kobiety jesteśmy nieszczęśliwe zdane na taki krwi. Nie no, taki strzaśnięty motylek. Proszę pana, proszę. Oho, jeszcze jakiegoś drugiego wariata sprowadziła. Trzeba się gdzieś schować. Proszę pana, proszę. O, jak to miło, że takiego miłego montera przysłanie do tego telefonu. Będzie uprzejmy zreferować mój telefonik, proszę pana, bo ja inaczej zwariuję. Jaki telefon? A zwyczajny pudełeczko, proszę pana, o takie tutaj stoi. Tak? Czy podnosi słuchaweczkę, to ona powinna mówić, a u mnie ona nie mówi. Przepraszam, ale ja nie w sprawie telefonu. O, naprawdę? Jestem Karol. Proszę? Karol? A gdzie ten... Pan jest Karol? Karol! Pan jest świnia, nie Karol! Niech pan w tej chwili idzie! Wycałuje ślady i stóp, niech pan ją w ogóle całą wycałuje, niech pan z nią ma dziecko! Panie, co pan wygaduje? Cicho! Teraz ja mówię! Parówki się panu zachciało! Milczeć, kiedy ja mówię! Proszę bardzo, kto pan jest? Monter telefoniczny! To dlaczego pan mi to wszystko mówi? No bo jak ja mogę wszystkie te bzdury za pana od tej pani wysłuchać, to niech pan teraz za mnie naprawi telefon. Świnia, glizda, parówka, stół! Nie, mężowie, wszystko trzech, to palili, pili. No, no. A najwięcej to pierwszy. Florian mu Błokit Pasiński na nazwisko. Pamiętam ten tapeciarz na salonowe roboty. Jak się mocno uperformował, na dach właził. I od komina do komina chodził, że niby taki odczajny i równowagi nie stracił. Tak, takiemu to broń Boże coś powiedzieć, a nie daj Boże krzyknąć, bo od razu głowy mu się zrobiło i zleciałby na mordę jak nic. Przyjemny był człowiek. No. I kochający mąż. Myślałam, że chcę życie odbierę. A co się stało? Jak raz w styczniu, tak, w pijanym widzie, do gołego się rozebrał i zaczął się ślizgać w saskiem ogrodzie na sadzawce. W saskiem ogrodzie? Na sadzawce? No. I dobrze mu szło?
Nawet nieźle. Tylko ma się rozumieć, przeziębił się. Dostał kataru i umarł na kaszel. Masz ci los. No szkoda człowieka. Owszem. Tak. Rok później harmonista mi się trafił. No, no, no. Wyszłam za niego. No, pewnie. Ten znowu w pojedynku zginął. A, mój Boże, co pani mówisz, pani Rybalska? No, w dziekance na harmonii pedałowej grywał i tam miał ten pojedynek. A, na noże? Nie, na butelki. Na butelki? No. Ten miał wygrać, który więcej wypije. A, i co, i wygrał? No, wygrał. Ale po piątej butelce wódka się w nim zapaliła. I musiał zejść z tego świata. A mój Boże, co pani powiesz? To, co pani słyszysz? Pani powie, to, co pani słyszysz? Czyściutko prawda, ani słowa blagi. Podajesz pani pięknie te opisy. Ja w małym palcu fach małżeński mam, bo kiedy się mężczyzna krzek, męskie maglojki się zna. Rumba samba, rumba samba. Łódź może się brać. Lecz sam się rację mam ja. Teraz ja. I ja mam jednego od raz. Bierze się dla rumba samba. Opa! Jeden aniołek mnie wpadł, ale obrywa zatrze. Co pani powiesz? To, co pani słyszysz, nadmienić muszę, że to pani szkoła. Po ślubie zaraz wałkiem go uciszyć. Bo chłopi lubią salonowy żar, bo kiedy się mężu męskie machlojki się zna. Rumba samba, rumba samba. Łódź może się wyrać co chce. Lecz zawsze rację mam ja. Teraz ja. Ja mam jednego od lat. Wiem, że dla pani to śmiechem. Jeden aniołek nie wpadł, ale obrywa zatrzę. Co pani powie? To, co pani słyszysz? Kobietka słaba, więc się bronić musi. Mizerna jakaś, ledwo, ledwo dyszy. A tu amory znów ma w głowie chłop. Bo kiedy się męży na trzech, oj, rumba samba, męskie machlojki się zna. A, rumba samba. Ład może się brać, co chce. No. No ci zawsze rację mam ja. Teraz ja. Ja mam jednego od lat. Wiem, że dla pani to śmiechem. Jeden aniołek jej padł. Nie wiem, czy zdążyłam państwu powiedzieć, że mój Bunio znowu jest w Sejmie. Tak, bo ja Buniowi powiedziałam: Bunio, teraz są takie czasy, że trzeba robić to, co się umie i potrafi. A ty posłem już byłeś, guziki umiesz wciskać, ciemnotę też. Do bufetu trafisz, no więc wszystko jest okej. Uważam, że dla naszego polityka nie ma pewniejszej kariery. Kij w D i do kukiełek, prawda? Potem wszystkie łosie mają. Przeszła na dom Torunia, wszędzie monologowała.
Szanowni Państwo, prezydent Rzeczypospolitej Polskiej za wybitne zasługi dla kultury polskiej oraz osiągnięcia w pracy artystycznej nadał Krzyż Komandorski z gwiazdą Orderu Odrodzenia Polski pani Annie Bielickiej. Publicznością zresztą zawsze. Warszawska publiczność była zawsze tak czarująca, że ja, gdybym miała 30 lat mniej, na pewno śpiewałabym i gadałam dla Państwa do samego rana. Proszę Państwa, bo jak Państwo zauważyli, na każdy temat mam coś do powiedzenia. I w tym gadaniu nie przeszkadza mi już teraz żadna władza. I od tego gadania coś tam we mnie się odmienia. I co to dużo gadać, drodzy Państwo, to gadanie mnie odmładza, a przecież młodym być to sprawa najważniejsza w młodym, a wszystko inne mniejsza, co jak co, niech tam kto żyje tak jak umie, lecz ważne jest, by w sumie młodym być. Młodości cała siła warty. Yeah.